A więc dalej, prosto w legowisko łowczego. Aktywujemy bramę zbawienia. Witam wszystkich, zagrajmy w XCOM 2! Co nam łowczy powie na dzień dobry? Na dzień dobry to dostaniemy ekran ładowania. Żółto-czerwony. You know what's coming next. Finally, the real fight begins. See you soon. Teraz pytanie standardowe. Jak blisko mogę podejść, żeby nie aktywować tego łowczego? To jest pierwsze, a drugie, gdzie się znajduje ten oddział, który tutaj będzie patrolował. To na jedno pytanie znamy odpowiedź już. A na drugie wydaje mi się, że gdzieś mniej więcej tutaj można podejść. Ale na razie nie chcę tego testować, bo to wiadomo, że najpierw trzeba wyeliminować tych właśnie. I niesamowite, tu już ich widać. Zatem gdzie mogę podejść, żeby ich nie było mnie widać? Może tu. I teraz lancą. Co nie? A może tym, ze szczeliną pustki, co? Zwariowany wampir będzie. Tutaj jest, w sumie ten jest tylko niebezpieczny, a ten to jest, wiadomo, popierdółka, nie? Dobra, może tak. Co to? Powiedział. Co to? To tylko ja. Zauważono skrzydlonego wroga. O nie, ale to już nie jest nieistotne. Teraz tak, Gabriel Moreau. Najpierw trzeba zastrzelić tego. I on oberwie, nawet jeżeli nie oberwie, tak? Ja tutaj tylko stanę sobie za osłoną. 77% szans. Nawet coś upuścił. I teraz tego, ale tego... Do tego najpierw podejdę. Wybuch. No, spoko. Czyli tak, no mamy na pewno linię tutaj wyznaczoną, za którą można wchodzić. Nie? Więc tak też podejdę tu. I w międzyczasie fajnie by było, jakby ona odzyskała tą lansę, a to się odnawia 5 tur. Co prawda stracę w ten sposób ten przedmiot, ale pal licho ten przedmiot. On jest nieważny. Ważne jest to, żeby tą misję przejść. Więc teraz tak. Tu na górę z tym karabinem. Ona jest bardzo celna z nim. A dzięki temu, że jest na górze, będzie jeszcze celniejsza. Wydaje mi się, że Mox też powinien mimo wszystko tutaj wejść. Chociaż on może zawsze się spiąć tym, nie? Tym hakiem swoim, no. I Vader. No i co? I czekamy. Raz. Tak. To jest tanie. Ale gra mi na to pozwala, więc ja to wykorzystam. Dwa. Teraz w sumie będzie dwa chyba, tak? Nie, teraz już jest jedna. I jest udostępnione, okej. No to teraz sprawdźmy, czy tutaj mogę podejść. Mogę tu podejść, bardzo dobrze. To będę podchodził.
A to jest gdzie? Na tym poziomie. I tutaj jest na tym poziomie. No i teraz co? Krok dalej? Czy od razu dwa kroki dalej? Może lepiej dwa kroki dalej, co? Albo nawet trzy. O, nawet tutaj można podejść, proszę bardzo. Ale podejrzewam, że to jest max. Zaraz. Czy to znaczy, że mogę na przykład się schować za tym? Tak. Dajesz w takim razie. Podobnie tu. Moksik może tu, błyskawica. Też żeby nie było tak, że wszyscy w jednym miejscu, nie? Zawsze na jednej linii. Po co to robię? Jeden krok. Jeden krok. You're not supposed to be here. You were never meant to figure out our little trick. Full of surprises, aren't you? Soon to be full of holes. All right, menace, you know what to do. Do or die time. Finally, you are ready. Dobra, odporność na wybuchy, to trzeba pamiętać. Może przywołać sojusznicze roboty, co mnie dobrze, że mam hakera. No. No ale nie lubię renegatów, tak? Czego jeszcze nie lubi? Łatwy cel z wyższej pozycji, o właśnie. Zatem podejdźmy tu renegatem. I pierwszy strzał taki oddajmy. Ja pierdzielę! Nie trafił. Wielki snajper przeciwnika nie trafił. Przeciążenie zatem zróbmy. No, tutaj będzie żółty. Może... Może z tego miejsca, 94%. Unik. Mieczem go. No tutaj nie mam zbytnio opcji. Ale mogę zawsze kogoś natchnąć, nie? Na przykład właśnie miecznika. Tak, mieczem. Jeszcze raz. Podejdziemy najpierw. I teraz strzelamy. Not a bad shot, considering the shooter. Podgląd celu. Z tego miejsca też będzie można do niego strzelić. Dobra. Ale 47% tylko. Słabo. Może tryb warto jednak. Zobaczmy, co on zrobi. Mechy przywoła. Osaczenie. O, on nie trafił. Dobra, teraz tak, smagnięcie. Można jakiegoś mecha tutaj smagnąć. Roboty otrzymują podwójne obrażenia, więc mi się wydaje, że to będzie właściwe użycie. Warta usunięta.
No i strzelaj w tego łowczego, może tym razem uda ci się trafić, co? Dobra. Przodowanie. Przodowanie. Mogę jeszcze w tego drugiego robota strzelić, tym bardziej, że ma pociski, niebieski ekran, tak. Dobra, zróbmy to. Teraz tak, tu jest 100%, tu jest 99% i on, podejrzewając, zginie od tego strzału już. Strzelaj. No, come on. It appears this device functions in a similar fashion to the capacitor we encountered previously. I recommend haste in disabling its prime mechanism to prevent the chosen from regenerating indefinitely. Yes, doctor. Let's blow it to hell. Valentina dostała dodatkowy strzał tutaj. Świetnie. Ja tymczasem mogę spróbować jednego robota wyłączyć. Drugiego załatwić. Tak? I pozostali gracze będą mogli wtedy atakować, no, ten słupek. Tylko oczywiście trzeba pamiętać, że i tak będą zaraz wrogowie wychodzili, nie? Z drugiej strony mogę też tego robota po prostu zastrzelić. A nie wiem, czy to się uda. Także przechwytujący, spróbujmy. Albo mogę go porazić prądem. Tak, poraźmy go prądem po prostu. Teraz kto zada więcej obrażeń temu? 9 do 11. Tutaj będzie 8 do 10. A robotowi też 8 do 10 i też niekoniecznie go właśnie zabije, nie? Oj, sorry, nie tak. Tutaj. 10 do 12 i 10 do 12, 100% szansy na trafienie. Dobra, zastrzel to. It's dead, as requested. Almost time for a reload. This looks like the stuff. Ta pad Adventu, a reszta strzela do słupka. Do monolitu. I tutaj też. Salit. Uroczy krysalit. No dobra, to tak. Może spróbuję go przejąć, co? Jeszcze raz? Może najpierw moksem do niego strzelimy? Żeby trochę go zmiękczyć. Tak, i teraz spróbujemy. Już wiedziałem, że nie dojdzie do końca. No to Mox go dobije, nie? Dobra, zobaczmy, co teraz może go z tym chryzoidem tutaj zrobić. Czy da się na nim dominację będzie? 100% dominacji. Bierzemy go. A reszta w to. Znowu, czyli przeładujmy najpierw.
Tutaj też najpierw przeładujemy. I strzelaj w to. I strzelaj w to. I to zostanie zniszczone. Darmowa akcja. Dobra. I believe now would be the appropriate time to take them out. And you know what to do. Take that creature down. Pięknie oberwał. Our target, minimal damage. Tak, zamiana by się teraz przydała. Ale nie mam. Just when I was starting to like you, you're the reason why this world can't have nice things. Kurde, szkoda, że nie mam tutaj tego ataku, nie? W tym, znaczy zamiany postaci. Dobra, musimy w takim razie do góry podejść. O nie, ała. Troszkę tu zakłuło. Co może Chryzali zrobić? Kopanie. Zakop się pod ziemią i stanie się niewykrywalny dla niezbrojonego oka. Jeśli wróg znajdzie się zbyt blisko, automatycznie wyłączy się z ziemi i go zaatakujesz. Tak, to było bardzo, bardzo groźne. Chryzalet niestety nie dobiegnie do tego gościa. Wielka szkoda. Wielka szkoda. Ale psionik już tak. Pathetic. It wasn't easy, but we managed to pull it off, Commander. If only we could see the look on the elders' faces. Powinien się cieszyć, ale w sumie nie ma z czego tak łatwo to poszło. Sukces. Tak, propaganda działa wspaniale. Stracili ostatniego swojego bohatera, a mimo wszystko to gadają dalej zdrowo. Awans. Szybko strzelność dwa razy z rzędu, niszczycielka seria ataków wręcz, w której pierwszy cios nie może chybić. To ostatnio miałem i tego się nie dało wykorzystać w jakiś sposób, więc może weźmiemy to tym razem. Tak. Mroczna lanca łowczego. Karabin wybrańca łowczego zapewne spowodował więcej zgonów niż potrafimy sobie wyobrazić. Mroczny szpon łowczego wygląda praktycznie tak samo jak zwykły ziemski rewolwer, ale wykorzystana w nim technologia daleko odbiega od standardowej. Coś jeszcze? Nie. Broń łowczego. Ten karabin to ulubiona, ulubiona broń wybrańca łowczego. I niewątpliwie za jego pomocą zabito wiele ofiar. Nasze badania pokażą, czy należy zapisać te zgony na konto broni, czy też jej właściciela. A glorious battle! Advent stands no chance against our combined might, Commander. Yes. Żołnierz szoku, Valentina Petacci, walka odcisnęła silne piętno. Musi odpocząć. Okej.
ale nie nabywasz żadnej negatywnej cechy przynajmniej. Super. The aliens have always been monsters. From the very beginning it was one failed science experiment after another. Even with the Advent forces they tried to disguise it, but they're no different underneath all that armor. And now it comes to this. An entire facility dedicated to wiping us out. And not just that, but turning us into what? Some kind of concentrate they're using for God knows. We should have known the Elders would return. We should have known they never left. Świetnie. Tym akcentem zakończmy ten odcinek.